Wysoka wilgotność, sprzyjająca temperatura w nocy oraz regularne opady sprawiły, że w lasach pojawiły się grzyby. Nie jest to na razie dyscyplina olimpijska, ale na pewno zbieranie ich można zaliczyć do sportów narodowych Polaków. Niektórzy zapaleńcy podczas jednorazowych wypadów potrafią przejść nawet kilkanaście kilometrów. Dlatego ratownicy jurajskiej grupy GoPro ostrzegają. W ostatnich dniach szukali 60-latka, który pogubił się w lesie i nie wiedział, gdzie się znajduje. Wyprawa poszukiwawcza, trwająca do godzin późnonocnych, zakończyła się na szczęście happy endem. Karolina Komada. Kozaki, prawdziwki, maślaki i kurki. Można powiedzieć, że prawdziwe grzybobranie w pełni rozpoczęte. Pierwsze okazy pojawiły się w lokalnych lasach już w czerwcu. Leśnicy przypominają o prawidłowej metodzie zbierania. Moim zdaniem o wiele lepsze jest wykręcanie grzyba ze ściółki, a nie obcinanie nóżki, ze względu na to, że ta pozostałość nóżki, która zostaje w ziemi, bardzo szybko zaczyna gnić, co może powodować też obumieranie dalszej części grzybni znajdującej się w ściole. Natomiast przy wykręceniu wykręcamy po prostu całą tą część grzyba, która jest owocnikiem, no i nie ma tej części, która może zaszkodzić grzybni. Pierwsze grzyby pojawiły się też na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, co oznacza też pierwsze interwencje. Kilka dni temu 9 ratowników jurajskiej grupy GOBR włączyło się w poszukiwania 67-letniego mężczyzny, który z rana wybrał się na grzyby. Późnym wieczorem nie było z nim kontaktu. Około godziny 1 w nocy zespół kładowy GOBR zlokalizował poszukiwaną osobę. Wychłodzonemu, zmęczonemu i przemęczonemu mężczyźnie udzielili pomocy. Choć ta sytuacja zakończyła się happy endem, ratownicy apelują o rozsądek. Jura jest dosyć specyficznym terenem, dlatego że nie są to góry, natomiast głównie to są ostańce, a otoczone rozległymi lasami. I osoba, która wchodzi, traci orientację, tak naprawdę nie może też odnaleźć tego kierunku, bo nie ma punktów charakterystycznych. Zachęcamy Państwa do tego, aby chociażby zwracać uwagę na słupki podziałów leśnych, ponieważ jeżeli się zgubicie, podacie nam numer takiego słupka, to jesteśmy w stanie precyzyjnie namierzyć miejsce, w którym się znajdujecie. Przed wyprawą na grzybobranie warto też zainstalować aplikację Ratunek, dzięki której można w łatwy sposób nawiązać kontakt z grupą ratunkową. Ratownicy nakłaniają też do organizowania grupowych wypadów, szczególnie jeżeli w wycieczce do lasu będą uczestniczyły osoby starsze. Choć przez wysokie temperatury na kolejne grzyby będziemy musieli poczekać na jesień.